Lordowie, to wasze nowe konie. Ta klacz ma długie nogi. Nadawałaby się na polowania. Jest skoczna. Możliwe, ale źle się prezentują. Proszę im skrócić wypinacze. Jak pani sobie życzy. Ruben, zajmij się klaczą. Lordowie to dosyć dziwny naród. Traktowali jest nas jak przedmioty. Tylko tym byliśmy dla nich. Wypinacze to tortura nie do zniesienia. Pozwala nosić głowę bardzo wysoko. Kasztankę to rozuściło. Kiedyś trzymaliśmy głowę swobodnie. Teraz musieliśmy je nosić bardzo wysoko. Jeszcze mocniej, jak pani sobie życzy. Wypinacze są torturą nie do zniesienia. To największy nonsens na świecie. Ale ludzie uważają, że tak jest ładniej. Jeszcze mocniej, jak pani sobie życzy. Czy kasztanka to zniesie? Nie, znowu opuściły łby. Jeszcze mocniej. Jak pani sobie życzy. No i stało się. Ty głupcze, trzymaj ją. Się dusi, biedactwo. Spóźni się na spotkanie. Rozprzęż konie. Ty głupcze, nawet koń ma więcej oleju w głowie. Au! Au! Ruben, zamieść się też karę. Jak pan sobie życzy? Co mnie to obchodzi, że się spóźni spotkanie? To nie twoja wina, ani moja. Głęboką ranę. Strasznie mnie bolało. Będzie dobrze. Założyli nam na głowę drewniane drągi. Nie mogliśmy ruszać głową, ani lizać rany. Pani już nigdy nie zaprzęgała kasztanki. Za to ja byłem na jej każde wezwanie. Ruben! Ruben! Patrz, człowieku! Dzień dobry, panowie. Macie dla mnie jakąś robotę? Coś się znajdzie. Ten koń jeździł po różnych drogach i w różnej pogodzie. Ale jednak trochę marnieje. Pani mówi, że trzeba go pomalować. Jej sama przydałoby się pomalowanie. Święte słowa. Ja zaraz wrócę.
Niech czeka już osiadłany. Nie mogę się spóźnić. A ty gdzie idziesz? Za chwilę przyjdę. Okej. Słuchaj, luźna podkowa. Tak. Nie może pan wsiąść na tego konia. Gdzie kłeb? Poganiał mnie i poganiał. Straciłem podkowę. Czy on stracił rozum? Nie mogłem uciec z ciałem, ale myślami uciekłem daleko od tego miejsca. Bardzo. Ruben cały czas leżał tam, gdzie upadł. A ja czekałem przy nim. Mama uczyła mnie, abym był lojalny. Dobry Boże, co tu się stało? Podnieśmy go. Postawmy na nogi. Zabieramy cię. Każdy krok był bolesny. Czy moje kolana kiedyś się zagoją? Nie wybieramy sobie ludzi. Jesteśmy zdani na nich. Uhu. Pięknie! Wygrał! Wspaniały przejazd. Dziękuję, matko. Co ty zrobiłeś z klaczą? Ona się dusi. Spokojnie. Na pewno wyjdę przej. Kasztanka umiała skoki, ale za wcześnie przystąpiła do wyścigu. Zmarnowałeś konia. Naprawdę. To były przepiękne zwierzęta. A teraz patrz. Kilka dni wydobrzeją, na pewno. Klacz może tak, ale Karego trzeba będzie sprzedać. Sprzedać? Każdy koń zna to przerażające słowo. Zabrali mnie tak niespodziewanie, że nawet nie zdążyłem się pożegnać z kasztanką. Mojowy właściciel miał wypożyczalnię koni. Wypożyczył mnie każdemu, kto mu za to płacił. Że moi przyjaciele mnie widzieli, to już pewnie nie poznali. Poczułem się lepiej wśród tego gwaru. To Joe, starszy, wyższy, ale to on. Joe! Nie ruszaj się. Co jest z jego kolanami? Żywe serbo, prawda? Joe! Nie odchodź, Joe.
25 Gwinei i jest twój. 15, 16, 17, 18. 17, a nie grosza więcej. Wiesz. Jak można przejść przez takich gwar ludzi? Za dużo ich. Gdzie się podziała trawa? Gdzie są drzewa? Było tam strasznie zimno, duszno i strasznie. Greg, co mu jest? Boi się. Chcę go pogłaskać. Powoli. Chodź, weź szczotkę. Nie, będzie dobrze, spokojnie. Harry, przygotuj słomę. Tak. Jest bardzo mięciutki. Jak puszek. Mhm. I tak lśni. Podoba ci się? Tego nie powiedziałam. Słuchałem ich spokojnie. Widzicie? Już przestaje się bać. Jak go nazwiemy? Piotruś, jak ten poprzedni. Jest czarniejszy od Piotrusia. To już wiem. Czarny i Piotruś. Razem czarny Piotruś. Co robisz? Czarny Piotruś chce być ładny. Dobry pomysł. Idź dalej, nie zatrzymuj się. Odszczurzanie! Domy wolne od szczurów. Stój. O, Jerry! Co to? Nowy koń? Tak, wspaniały, prawda? Co czarny? Dobry na pogrzeb. Co to jest? Warkoczyki? Tak, ładne, prawda? Chcę zadać szczyszyk w pierwszym dniu. Słyszeliście to? Jest elegancki, tak ja. Nie słuchaj ich. Będzie dobrze. Zobaczysz, Piotrusiu, staruszku. Dłoń Jerego i spokojny ton w jego głosie nazywały mi otuchy. Czekaliśmy na postoju, aż zjawi się pasażer. To była ciężka praca. Drogi niszczyły kopyta. Dorożka była ciężka, ale na szczęście byłem szczęśliwy, bo byłem z Jerrym. Dorożka, szybko! A! Zawiezie pan nas na dworzec? Musimy być tam szybko, bo spóźnimy się na pociąg. Pojedziemy wolno. Dostaniesz szylinga. Pojedziemy wolno. Ja państwo podwiozę. On martwi się o konia, a ja nie. Zbierzmy je, bo jest to zaranują. Nic ci nie jest? Nie, w porządku. Wariaci oni wszyscy. Matka Diana jest ciężko chora. Mieszkają na wsi. Nie rozumiesz, że jesteśmy zmęczeni? To nasz dzień odpoczynku. Gdyby dorożka była lżejsza, koń by się mniej męczył. Gdyby moja matka umierała, to wiesz, nie powinniśmy okazać ludziom dobroci? Wczesne kazanie. Nasz rzeźnik może ci pożyczyć lżejszą dorożkę.
Och, no dobrze. Uszykuj mi kanapkę z serem. Oczywiście. Proszę. Dzięki. Jesteś wspaniałą kobietą. Masz konia razem z krowami. Nie, puszczę go wolno. Niech sobie pobryka. Dobry dla konia i dobry dla mnie. Nie wiem, jak ci się odwdzięczę. Twardości Bystrzyka. Idź do matki. Ale naprawdę dziękuję. Tu jesteśmy. Trawa! Ani kawałek gruntu! Nie wierzyłem własnym oczom! Gdzie jest to ciastko? Byłem taki szczęśliwy. Chciałam, aby i Jerry się cieszył. Ej! Oddawaj! Wracaj tu! Dzięki. Wyjazd za miasto dobrze mi zrobił, dodał mi sił. Ale cały czas myślałam. Wtedy, jak z parą czarów, zobaczyłam ją. Moja najdroższa kasztanka. Boże, sama skóra i kości. Co z nim zrobili? Była tak słaba, że ledwo mnie rozpoznała. To ja, kasztanko. To ja. Jej piękne oczy straciły blask. Chciałam ją pocieszyć. Chciałam, żeby wiedziała, że nie jest sama. Jo! Moja najdroższa przyjaciółka. W nocy śniłem o niej. Śniło mi się to, co było. Oraz to, co być mogło. Jestem tu. Co się dzieje? I wtedy zrozumiałem. Moja najdroższa przyjaciółka. Zaraz wyjdą. Zobaczysz. Czekaliśmy na pasażerów. I czekaliśmy. Byłem umówiony na 9, a jest już północ, więc przyjęcie już się kończy. Zaraz wyjdę, staruszku. No dalej, ruszaj. Tak, za chwilę. Za chwilę? Moglibyśmy się jeszcze napić.
Coś jest nie tak. Jerry zawsze sam mnie doglądał. Teraz przyszedł chłopiec. Hej, Harry. Nie chciałem wchodzić do domu. Jak twój tata? Ma chore płuca. Przykro mi. Lekarz powiedział, że niedługo nastąpi przesilenie. I że nie wolno mu jeździć dorożką. Współczuję. Pomagaj mamie. Dobrze. Nie wolno mu jeździć dorożką? Jak to możliwe? Uwielbiałam jeździć. Chciałam wrócić do pracy. Nie idziemy na postój. Masz tylko rozprostować nogi. I co robisz? Pakuję się. Przenosimy się na wieś. Tata już nigdy nie będzie jeździł dorożką. Mamo! Co teraz? Choć dorożka nadwyrężyła moje siły. Liczyłem na to, że zostanę z Jerem do końca moich dni. Do widzenia, śliczny czarny. Tatuś prosił, aby cię od niego ucałować. Mój nowy właściciel był kupcem zbóż. Miał mnie traktować dobrze. Ale obietnice i rzeczywistość to dwie różne rzeczy. Jo. Przez 2 długie lata ciągnąłem ciężki wóz. W końcu zabrakło mi sił. Szesnaście gwinei za to parę do zaprzęgu. Kto to zapłaci? 16 gwinei. Nie warto ich trzymać. Tylko na 6 się nadają. Byłem tak słaby, że te słowa mnie nie obchodziły. Dziadku, czy ten koń chodził w zaprzęgu? A kto go tam wie? Ma delikatną budowę. Prawda, Joe? Biedaczysku. Chodźcie. Może w Language czy coś znajdziemy. Ten głos. Ja znam ten głos. On obudził mnie. To Joe. Czarny książę. O, jestem tu, książę. Jestem. Nic ci już nie grozi. Mieszkam tutaj już od roku. Wrócił mi humor i siły. Nadszedł w końcu kres kłopotów. Ale jednak wyobrażam sobie, że pasam się na pastwisku w Cambridge. No, jesteśmy razem na pastwisku i już nic nas nie rozdzieli. Nigdy. Przenigdy.